Cześć, ja jestem Tomek, a to jest mój kanał, na którym opowiadam Wam o swojej podróży po Europie. Dzisiaj zapraszam Was na drugi odcinek, w którym opowiem Wam trochę o tym, jak podróżowałem z Pragi do Frankfurtu i dalej do Paryża. Po dniu spędzonym w Pradze następnego dnia miałem zamiar dojechać do Frankfurtu i tam również zatrzymać się na dwie noce. Planowałem wstać wcześniej rano, żeby jak najszybciej łapać stopa. Jednak zanim wyszedłem z domu od Wojtka i Karoliny, zanim wyjechałem z miasta metrem i zanim znalazłem jakieś fajne miejsce, gdzie mogłem stanąć i łapać stopa, było już grubo po 10. Jednak w ogóle się tym nie przejmowałem, bo byłem strasznie podekscytowany tym, jak to będzie. To był pierwszy raz, kiedy w ogóle łapałem stopa, więc w ogóle nie wiedziałem, czy gdziekolwiek dojadę. Pierwsze stopowanie nie było najszybsze, bo dopiero po półtorej godzinie zatrzymał się pierwszy samochód. Jechałem z Czechem. Podwiózł mnie bardzo daleko, bo prawie po całą granicę z Niemcami. Wysiadłem na niewielkiej stacji benzynowej, więc od razu poszedłem blisko autostrady łapać jakiegoś stopa. Dosłownie po kilku minutach od razu złapałem kolejnego stopa. Jechałem dostawczakiem już pod Norymbergę. Byłem strasznie szczęśliwy, bo w takim tempie myślałem, że uda mi się dojechać w jeden dzień do Frankfurtu. W tym stopie popełniłem pierwszy błąd, a mianowicie nie znalazłem sobie żadnego miejsca wcześniej, gdzie chcę wysiąść, żeby pozostać na autostradzie, żeby móc później szybko złapać kolejnego stopa. Więc tak z tym miłym panem wjechałem pierwsze do Norymbergi, do miasta, potem wywiózł mnie na obrzeża tego miasta i dopiero później wysiadłem. Ciężko mi było się z nim dogadać, bo kompletnie nie mówi po angielsku, a i po polsku, czesku też było z nim gorzej się dogadać niż z poprzednim Czechem, z którym jechałem. I tak wysiadłem na jakimś kompletnym zadupiu. 10 minut doszedłem gdzieś do obwodnicy Norymbergi, tam chwilę łapałem stopa, ale szybko zorientowałem się, że większość kierowców to miejsce i nikt nie jedzie dalej w moim kierunku, dlatego poszedłem dalej. Tam też chwilę postałem, ale nie widziałem sensu dalszego łapania stopa w tym miejscu, więc zdecydowałem się, że pójdę na autostradę, do której miałem w sumie 10 km. Przynajmniej miałem fajne widoczki, bo szedłem cały czas wzdłuż rzeki. Po drodze miałem kilka pomysłów, jak i w inny sposób dojechać do Frankfurtu. Myślałem nad autobusem z Norymbergi do Frankfurtu, ale do samego centrum Norymbergi, gdzie odjeżdżały autobusy, miałem taką samą drogę jak do autostrady, więc stwierdziłem, że już pójdę do autostrady i będę dalej łapał stopa. Po jakichś 2 godzinach doszedłem do kolejnego miasta, do Furt, gdzie już byłem blisko autostrady, ale robiło się już ciemno, więc zdecydowałem się, że już tego dnia nie będę łapał stopa. Na mapie znalazłem jakiś sklep, poszedłem kupić sobie coś do jedzenia. Po drodze jeszcze szukam jakiegoś miejsca, gdzie mógłbym rozbić sobie namiot. Takie właśnie znalazłem blisko hotelu. To miejsce było przy drodze, ale nie było tam żadnego chodnika, więc byłem spokojny, że nikt tam nie będzie chodził i nikt mnie nie zobaczy, że tam jestem. Wróciłem na to miejsce, jak się ściemiło, rozłożyłem namiot, umyłem ząbki, porozmawiałem z mamą i poszedłem spać, bo byłem strasznie zmęczony tym dniem. Rano obudziłem się szczęśliwy, że namiot dalej stoi, ja przeżyłem. Poszedłem jeszcze do sklepu zjeść śniadanie i poszedłem pod autostradę łapać stopa. Długo nie czekałem, bo zaraz po pół godzinie zatrzymał się kierowca, z którym pojechałem pod miasto Würzburg. Było to w sumie w połowie drogi między Norymbergą a Frankfurtem. Zanim wjechaliśmy na autostradę, pojechaliśmy jeszcze na wieś wziąć paprykę. Był to kierowca z dostawczakiem, więc pomogłem mu załadować kartony do samochodu i pojechaliśmy dalej. Tu popełniłem ten sam błąd co wcześniej, bo też nie zaplanowałem sobie żadnego konkretnego miejsca, w którym chcę wysiąść i polegałem na wiedzy kierowcy. Ten mówił, że zna fajne miejsce, gdzie na pewno będzie mi łatwo, szybko znaleźć kolejnego stopa. Wywiózł mnie na drogę równoległą, która prowadzi do miasta, potem ona łączy się z autostradą, ale nie byłem za bardzo szczęśliwy z tego miejsca, bo znowu zjechałem z autostrady. W tym miejscu musiałem chwilę przystopować, bo cały czas tam krążyła policja. Nie chciałem gdzieś stać tam przy autostradzie, jak ona będzie tam jeździć, więc przeczekałem z 20 minut i dopiero później poszedłem bliżej autostrady. Nie zdążyłem przejść nawet na drugą stronę drogi, żeby zacząć łapać stopa, a zatrzymał się mężczyzna ze sportowego Mercedesa, który spytał mnie się, co ja tutaj robię.
powiedziałem mu, gdzie jadę, gdzie chcę się dostać. On chwilę bił się z myślami, bo kompletnie nie jechał w moim kierunku, ale postanowił, że mnie podrzuci na autostradę i zostawił mnie na dużej stacji benzynowej. Byłem mu strasznie wdzięczny, bo kompletnie nie jechał w moim kierunku i nadłożył jakieś 15 km, żeby mnie tylko podwieźć na stację benzynową i na autostradę. Na tej stacji już mi tak szybko nie poszło, bo dopiero po jakichś 2 godzinach zatrzymał się kolejny samochód. Było strasznie gorąco, byłem już trochę zrezygnowany i nie wybrzydzałem w tym, kto się zatrzymuje. A zatrzymali się Holendrzy w starej furgonetce. Wyglądali kompletnie na jakichś hipisów. Mężczyzna, długie włosy, chudy, kobieta, która wyglądała jakby niejedno już paliła. Z tyłu nie mieli w ogóle żadnych siedzeń, tylko mieli łóżko, więc rozłożyłem się na tyle i z prędkością światła 80 km na godzinę pędziliśmy autostradą. Ewidentnie oni mieli swój świat, ale byli strasznie mili. Podwieźli mnie praktycznie pod samo centrum Frankfurtu, mimo tego, że w ogóle nie planowali zjeżdżać z autostrady. Byłem strasznie szczęśliwy, że w końcu udało mi się dojechać autostopem do Frankfurtu. Wcześniej, jak planowałem sobie tą podróż w każdym mieście, wyszukiwałem sobie kilka hosteli, w których mógłbym się zatrzymać. Tak samo było we Frankfurcie, tutaj już na miejscu zdecydowałem się, który wybiorę i poszedłem do niego, żeby zarezerwować sobie nocleg. Hostel miałem, tak mi się przynajmniej wydaje, w dzielnicy muzułmańskiej. Ich zachowanie muzułmanów różni się od powiedzmy to normalnych ludzi. Cały czas się na Ciebie patrzą, obserwują Cię, coś do Ciebie mówią. Szybko zameldowałem się w hostelu, wykupiłem sobie tylko nocleg na jedną noc. W sumie nie żałuję, bo później jeszcze wieczorem poszedłem na miasto, pozwiedzałem z 2-3 godziny, przeszedłem całe miasto. Nie zachwyciło mnie to miasto, dużo ludzi pod krawatem i dużo bezdomnych. Nie polecam wam tego miasta. Wieczorem zrobiłem sobie jeszcze jakieś zakupy, bo rano od razu chciałem pójść dalej łapać stopa do Paryża. Wieczorem jeszcze obczaiłem sobie jakieś fajne miejsce, gdzie mógłbym łapać stopa i rano tam od razu poszedłem. Miałem szczęście, bo było to w sumie dwupasmowa droga, ale akurat były tam remonty, było zwężenie do jednego pasa. Samochody zwalniały i miałem większe szanse, że ktoś się zatrzyma, czy ktoś mnie zauważy. W tym miejscu łapałem już stopa na Francję, ale pan, który się zatrzymał, jechał tylko jakieś 40 km, ale zdecydowałem się, że z nim pojadę. Nie był to jednak najszybszy stop, bo jeszcze kierowca tego samochodu musiał coś załatwić w innym mieście i dopiero potem podwiózł mnie na stację benzynową na autostradzie. Sam proponował mi inną drogę, żebym pojechał drogą równoległą, jakąś drogą krajową, która twierdził, że tam też dużo ludzi podróżuje do Francji, ale zdecydowałem się, że już nie będę zjeżdżał z autostrady, będę się trzymał tej drogi cały czas. Ten pan był strasznie miły, zapraszał mnie na obiad do McDonalda, później wymieniliśmy się też numerami telefonów. Mówił, że mogę do niego dzwonić, jeśli mi nie pójdzie, jeśli nikt mnie z tego miejsca nie zabierze. Na szczęście taka sytuacja nie miała miejsca, a później on sam jeszcze dzwonił i pytał się, jak mi idzie podróż. Z tego miejsca złapałem stopa po jakieś 1,5 godziny i już dojechałem praktycznie pod granicę z Francją. Pędziliśmy bardzo szybko, więc podróż trwała bardzo krótko. Zaraz po wyjściu z samochodu na kolejnej stacji poszedłem od razu na wyjazd z tej stacji na autostradę. Na wjazd na autostradę z tej stacji, żeby złapać kolejnego stopa. I udało mi się szybko złapać już Francuzów, z którymi przekroczyłem granicę. Oni jednak nie jechali daleko w stronę Paryża, tylko zjeżdżali z autostrady, więc daleko z nimi nie jechałem, tylko kilka kilometrów. Robiło się już późno, miałem zamiar chwilę odpocząć, coś zjeść i już rozglądałem się za jakimś miejscem na nocleg. Jednak gdy pojawiłem się na tej stacji, od razu podeszli do mnie para z Francji, które jak się okazało też podróżują autostopem, jechali na zachód Francji, nad ocean. Szybko oni dogadali się z innym kierowcą i zaproponowali, że mogę z nimi się zabrać w kierunku Paryża. Długo nie zastanawiałem się nad tym i pojechałem z nimi. Przyjechaliśmy ponad 2 godziny razem i dojechaliśmy razem pod miasto Reims. Wysiedliśmy na dużej stacji benzynowej, robiło się już ciemno, więc już miałem w głowie zaplanowane, że na pewno na tej stacji benzynowej zostanę.
pożegnałem się z nimi i poszedłem sobie coś zjeść. Tu byłem kolejny raz w szoku, bo po 5 minutach przybiegł chłopak, z którym podróżowałem, że ma dla mnie kierowcę, który jedzie do Paryża. Ja jednak nie zdecydowałem się pojechać, ponieważ było już, robiło się już ciemno. Do Paryża bym dojechał pewnie grubo już wieczorem. Nie miałem jakiegoś zarezerwowanego hostelu w Paryżu, więc nie chciałem gdzieś tam po nocach kręcić się po Paryżu i szukać hostelu. Więc zdecydowałem się, że zostanę na tej stacji benzynowej. Stwierdziłem, że jest duża, więc na pewno nie będzie problemu złapać stopaka następnego dnia. Skorzystałem z łazienki dla kierowców tira na tej stacji. Znalazłem fajne miejsce, gdzie rozbiłem namiot i poszedłem spać. Rano szczęśliwy, że jestem na dużej stacji benzynowej, nie śpieszyłem się, zjadłem śniadanie, a na śniadanie dostałem jogurta od jakiejś kompletnie nieznanej mi pani, która podróżowała z całą rodziną. To było kolejne super uczucie, że ludzie potrafią być tak mili i bezinteresowni. Porozmawiałem z kierowcami tirów z Polski, oni jednak dopiero mogli wyruszać wieczorem w dalszą drogę, więc poszedłem opaść stopa na kartkę. To był długi i gorący dzień. Kompletnie nikt nie chciał się zatrzymać. Miała godzina po godzinie, a ja dalej stałem w tym samym miejscu, czując, że coraz bardziej mam spalony nos i szyję. Po kilku godzinach w końcu zatrzymała się starsza para, która mogła mnie podwieźć dosłownie kilka kilometrów do gdzieś pod zjazd na autostradę do Reims, ale zdecydowałem się, że z nimi pojadę, bo nie ma sensu stać w tym miejscu, gdzie kompletnie nikt mnie nie chciał wziąć. W nowym miejscu stanąłem sobie za bramkami przy wjeździe na autostradę. Szybko zatrzymał się jakiś Francuz, który zgodził się, że mnie podwiezie w stronę Paryża. Szczęśliwy, wygodnie się rozsiadłem i obserwowałem widoczki. Niedługo byłem jednak szczęśliwy, bo po kilku minutach zorientowałem się, że właśnie mieliśmy stację benzynową, na którą dopiero stałem i na której spędziłem noc. Szybko zobaczyłem na nawigację, w którą stronę jedziemy i zorientowałem się, że jedziemy w przeciwnym kierunku. Jakimś łamanym francuskim z translatora Google'a powiedziałem, że jedziemy nie w stronę Paryża, tylko w przeciwną. Zjechaliśmy na pobocze, kierowca wyciągnął mapę i pokazał mi, że jedzie w kompletnie w drugą stronę. Byłem trochę zły, jak w ogóle mógł mnie zabrać, jak wiedział, że jedzie kompletnie w inną stronę niż ja chcę. Pokazał mi jednak, że mogę jechać z nim i gdzieś tam dowiezie mnie do jakiejś innej drogi, która prowadzi do Paryża, ale była to kompletnie dwa razy dłuższa droga, więc nie chciałem z nim dalej podróżować. Dogadałem się z nim, że wysadzi mnie przy najbliższej stacji benzynowej. Na mapie jednak nie widziałem żadnej stacji benzynowej blisko i tylko jak zjechał z autostrady, od razu powiedziałem mu, żeby się zatrzymał i wysiadłem. Byłem strasznie zły na to, że od razu nie zauważyłem, że jedziemy w innym kierunku i że nie wysiadam od razu. Do stacji, gdzie wcześniej byłem, gdzie spędziłem noc, miałem 7 km, więc poszedłem na wjazd na autostradę, żeby złapać jakiegoś stopa. Pierwsze łapałem na Paryż, potem prosiłem chociaż o jakieś 7 km, żeby ktoś mnie podwiózł, jednak nikt się nie zatrzymał. Więc postanowiłem, że przejdę się spacerkiem na tą stację. Zajęło mi to jakieś 1,5 godziny. Było strasznie gorąco. Miałem takie widoczki, ścięte zboże, potem jakieś ziemniaki. Nie była to najlepsza droga z ciężkim plecakiem do przejścia. Szedłem wzdłuż autostrady, więc wiedziałem, że na pewno gdzieś dojdę. I po 1,5 godziny, tak jak już wspomniałem, byłem na tej stacji. Byłem już wykończony, potem jeszcze postałem z 5 godzin, ale kompletnie tego dnia chyba nie budziłem zaufania wśród kierowców, bo nikt się nie chciał zatrzymać. W międzyczasie dojechali jeszcze jakieś dwie osoby, które też podróżowali autostopem. Jedna dziewczyna, która poszła trochę za mną, jeden chłopak, który stanął z przodu, a ja stałem w środku, w swoim, wydawało mi się, super miejscu. Po kilku minutach tylko obserwowałem, jak jedna osoba odjeżdża z jakimś kierowcą, potem druga. Byłem kompletnie zrezygnowany już. Poszedłem więc coś zjeść do restauracji na stację. Sprawdziłem, jak mogę dostać się w inny sposób do Paryża. Zdecydowałem się na autobus Reims. Kupiłem bilet na kolejny dzień, na 12 za 7 euro. I następnego dnia miałem w planie tylko dojechać do tego miasta. Namiot rozbijałem w tym samym miejscu, co poprzedniego wieczoru.
rano w niedzielę nie marnowałem już czasu, tylko od razu poszedłem łapać stopa. Stosunkowo szybko zatrzymał się młody chłopak, który podwiózł mnie pod sam dworzec, gdzie odjeżdżał mój autobus. Byłem 2 godziny przed czasem, więc było bardzo dobrze. Autobus punktualnie wyruszył i o 15 dojechałem do Paryża. To tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Jeśli nie, to zapraszam Was na kolejny odcinek za tydzień, w którym opowiem Wam, co robiłem w Paryżu. Na razie!